No witam z tej strony Yakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale z Kino Rush Readings. No i zaczynamy kolejny odcinek na nowym rodzaju mapy. Na takich latających wyspach, jak widać. Gdzie gigantycznymi pająkami walczy, jak pamiętam. To też wygląda, jakby mogli się przeteleportować. Welcome to the jungle. Tak to wygląda. Widzicie, tu będzie te giga drzewo. To jest tutaj, tak, tutaj. Wiesz, to ikonka nie wyglądała jak drzewo. Takie drzewo przynajmniej. O. Małpka. Ona chyba wygląda jak z Awatara. Mi się wydaje. A to jeszcze inna małpka. I'm smarter than the average tree. No jest standardowo mroczne elfy i do. I tamte z tyłu sosie. Cholerne wiedźmy. Taka pomoc od razu. A nie wystrzelać. A fajowe. Trochę nawet pomogło ich rozwalić, chociaż to nie było potrzebne. Tutaj pewnie tu będą przechodzić. Tak mi to wygląda. Do te strzelcy cholerni. Wiedziałem, że tędy idą. Spodziewałem się tego nawet. I szybko. Nie, strzelców jakiś. Tutaj na pewno, bo jakiś zasięg będzie. Trzeba ich szybko ulepszać. Kurde, kiepsko. Tutaj będzie snajper, tutaj będzie mag. Ja mi się wydaje, że to będzie dobre. Pająki czy wilki, czy co się? No dzik. Tutaj mapka będzie dobry, nie wiem. Zobaczymy. Idzie tędy, czyli tu. Mają kichaniu do korzystać z tych teleportów. Będą. Ja powiem, że są takie głupie, że tego nie zrobię, ale... No nie są takie głupie. Tutaj szybko. Maga dajemy. Welcome to the jungle. I'm smarter than the average tree. Course ready. Grady. Teraz sobie jakoś daj radę, ale bez przesady, że tak długo. Chyba nie idą tędy? Fajnie, może być. Solitary trees grow strong. Welcome to the jungle. Tutaj szybko. Tutaj trzeba wzmocnić, bo jak widać, to będę dość często przechodzić. I'm smarter than the average tree. A jeszcze nie, że ze drzewa się teleportuje pod ziemią. Chyba dajemy, drzewo zatrzymane. Zatrzymaj to drzewo, że swojego skilla użyje i wystrzeli go w kosmos.
season begins. Teraz jakiś buff dostali. Dziwnie to działa. Chyba, że to dezaktywuje to. Nie, losowe rzeczy rzuca. Teraz loot, tam był piór, teraz tam był jeszcze jakiś buff. Albo tu ulepszyć. Kolejny dzień. Maga będzie trzeba. Choć ta wieża by zatrzymała go na chwilę. Dobra. Nie, czy cały czas lód działa, czy co? Sniper. Dajmy tych. Jakbym musiał. W miarę gotowy. Rozwalenie ich. Tu na dziki jakby przechodzili. Przechodziły. O, widać krwawe elfy, czy jakby to nazwać? Nazwa ich krwawymi elfami. Jest to, tutaj jest wiedźma. Też by tak to nazwać. Gdzie idzie? Nieźle zamroziło. Kolejne dwie. Będę leczyć, jak widać, niefajne. Oto jest. Nawalające. Polina tutaj staje, bo musicie z nim walczyć, tak. Czyli losowo, znaczy nie, pewnie to nie jest losowo, to tu i tu przychodzą. Widać. Zajmę snajpera, będzie idealny. Oni dać coś z tymi pająkami radę. Ale tutaj ich trochę porozwaj, bo ich kto naszła? A tych tutaj czołgników stawiać. Jedno uśpienie. Na przyspieszać, nie stracę pewnie nic. Tego to w ziemię walnięcie.
Tak, ty wiesz, stoisz sobie, czekasz na odległość. I pewnie przyda. Chcę ulepszyć. To podstawowe, żeby już coś tam mieli. Te mieczyki będą trochę za drogie. Tak, to zwiększa obrażenia. Tego się widzicie, nie? Fajowo, że jest. Co i mieczyki będą dobre, bo tu dużo ich łazi. Ale z tych słabszych. Ale nie. Też to rozwala, a nie więc jest dobrze. Wolno łażą, przyspieszenie w tej grze cały czas. Będę mówił, żeby się przydało. Za dużo ich szło. Trzeba było coś z tym zrobić. Daję radę. Dalej, co dalej, co dalej? To może tutaj przyda się. Nie tu szło ich trochę. Ale oni zostali rozwaleni. Jaki tu idę, trzeba tu postawić wieżę, a czy jej bohatera przenieść. No bo z tego maga to powinien rozwalić go. Tak, kolejna fala. Niedobrze, kurde, nie zauważyłem. Kilka pieniądze uciekają. Kurde, to zwiększa obrażenia zadawane. Niech sik. To oznaczenie tutaj tak samo się przyda.
kurde, tak daleko lecę od niego. Niezłe. Wolę jakich był. Bo nie zauważył. O, teraz ich. Dawać. Akurat w momencie. I'm smarter than the average tree. I on zadaje obrażeń. A dwa hity pada. Mój żołnierz. Lubi ich pierwszy, pokazali mi tylko, że później będzie trudno. Więc uważaj. Dwa gwiazdki, co tu chciałem dawać? A i tak wyrównać tutaj. Jak tu robiłem challenge ten. Niezrobiony. Więc dawać. Ucznicy i wiadomo ci drudzy. Nie wiem, czy tak dobrze to od razu zrobiłem. Tutaj będzie kolejna ta druidowa artyleria. Obelix siedzi. Albo Asterix. Dają radę, więc nie będzie tak źle na razie. Aż później pewnie będzie gorzej. Dają no salwo kamieni, więc jest dobrze. Dobrze, że zostałem miniony, bo byłoby iść bardzo źle. Było po prostu trudniej, żeby przechodzili. A tu te niedźwiedzie stawiać. Zerwijcie w ryj. Za wcześnie. Było. Wybombiniony gdzieś tam na orbitę. Poleciał. Tutaj niech stoi kolejny druid. No i idzie kolejne większe wyzwanie. Dzieci debile. Ta grupa dostanie w łeb do chmuro. Prawie nie zdążyłem. Dobrze, udało się trochę osłabić. A kolejnego i jeszcze to mi się przydało. Niedźwiedzi nie mam. Dawać to.
Było blisko przegranej, ale udało się. Kolejne osiągnięcie, dwa osiągnięcia odcinek. Nieźle. No i w tym odcinku to chyba będzie na tyle, bo... Nie, bo po prostu zazwyczaj jak nagrywałem to... Jedno wyzwanie i jedna mapa. Chociaż tutaj mogę robić dwa wyzwania, muszę zrobić kolejne. Dobra, może skończę na dzisiaj, bo trochę źle się czuję, więc... Jeśli podobał, komentujesz, subskrybujesz, lajkujesz i do następnego się widzimy.